Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się w grze Backpack Hero. No i cóż, po bardzo, bardzo, bardzo długiej przerwie muszę powiedzieć wam tylko tyle, że stęskniłem się za Backpack Hero. Oraz ogólnie siedzeniem tutaj przed monitorem gadań do was. Dla tych, którzy nie wiedzą, co się działo, to... Wydaje mi się, że o tym wspominałem, chociaż nie jestem pewien już, bo nie pamiętam, ale... Miałem dosyć długą przerwę wyjazdową, montarystyczną, jak w sumie co roku. I no, w tym roku udało mi się przez połowę tej przerwy jakieś odcinki naszykować, więc jej. Druga połowa niestety była bez niczego, jak zwykle zapomniałem. Ale tak, mniejsza z tym, skończyło się, wróciłem tego samego dnia. Siadam i macie oto Backpack Hero. I tak, podoba mi nieobecność, dużo, bardzo dużo się pozmieniało w tej grze. Ale cóż, większość tych opcji sam nawet nie znam, poza tym, że teraz każda postać ma ponoć jakieś super swoje przedmioty prywatne. Dodano niestandardowe tryby gry, które są tutaj pokazane na różne sposoby, typu standardowy. Po prostu standardowy, tylko że od mafiu, łatwiejszy, milion różnych innych, nie będę się tym przejmował. Oraz dano nową postać, CR8, bądź jak ja wolę na to mówić, Create. Mechaniczna postać, która ma coś na kształt automatycznego trybu gry. I tak, dzisiaj w odcinku chciałbym się na nim skupić, zobaczyć co i jak, więc wyruszamy Create'em. Który, Dore. Okej. Okay. Ale nie wiem jak to działa, test. Autorun. Okej. Okay. Okej, okay, dobra, rozumiem. A autorun to zakrzyw automatycznie będzie używał rdzenia. Test to jest takie testowanie. Nie do końca na razie rozumiem o co chodzi, poza tym, że tutaj z tego co widzę, co to... Jak się tego używa, to to wysyła 3 energię, ale... Dobra i... Patrzcie, jakieś takie... Zera jedynki, ciekawe czy to ma jakiś sens. Nie chcę się na razie tego sprawdzać, więc... Okej, okay, zobaczmy jak to wygląda. Idziemy i... Hologram. 3 życia, 3 za 15. Wszyscy, którzy... Wszystko co zostanie jest usunięte. A, i zapomniałem powiedzieć, jesteśmy po angielsku, bo polska czcionka się zepsuła i to tak totalnie. Ale tak, to jest chyba coś na kształt samouczka, więc... umieść przedmioty na ścieżce twojego rdzenia. Użyj swojego rdzenia, by je aktywować. Okej. Słyszę, reorganize. Proszę 3 energie. Okej, okay, tylko skąd mam wiedzieć, że mam 3 energie? Proszę jakieś 3 energie tutaj. Mniejsze. Klikamy. Okej, okay, 3 energii doszło i coś więcej. Na razie nie wydaje mi się, żeby coś więcej tu miało być, więc może z czasem zrozumiem o co chodzi. Ale tak, kolejny hologram. Jeśli wiele rzeczy jest na ścieżce, wszystkie zostaną użyte. Okej. Okay. Okej, okay, fajne, fajne. Okej, okay, na razie prosto zwięźmy temat. Jeśli coś zajmuje więcej miejsc, może być użyte więcej razy. Coś tego typu? Tak, to zajmuje 3, za każdym razem 3 zadaje, 7 zadaje. Tak, okej, okay, fajne, fajne, podoba mi się. Szkoda tylko, że tracimy wszystkie rzeczy, chociaż dobra, to jest zrozumiałe, pewnie to jest samouczek. Możesz przekierowywać ścieżkę swoich swojego ładunku. Okej, okay, to jest core. Radiator, czy radiator, który zmienia kierunek. Okej, okay, a tutaj raygun. Może być użyty raz w każdej turze i działa to w ten sposób. Zadaje 0 obrażeń, jest pociskiem. Okej. Okay. Na każde pole, które przeszło, zanim to do tego dotarło, zdaje to jedno obrażenie więcej. Okej. Okay. Zadało 6 obrażeń, akurat się udało. Ciekawe, ciekawe. Tak, na tej postaci właśnie wiedziałem, że to będzie coś automatycznego, ale niestety nie spodziewałem się sobie jak, ale okej. Okay. Jeśli masz wystarczająco dużo energii, żeby użyć przedmiotu, ładunek jest utracony. Użyj rozdzielacza, by podzielić ładunek. Energia rozdzielana jest... Okej. Okay. Energia jest zakrąglona w górę. Okej. Okay. Czyli z 3 dostaniemy teraz 4.
jeśli dobrze rozumiem. Uwaga, i tak, dwa się użyły, więc cztery. Ciekawe, ciekawe. Podoba mi się. Teraz tak. Użyj wielu odrębnych ładunków. Uderzyć przynajmniej kilkukrotnie. To cztery. Dobra. Chwila, chyba coś zepsułem. Aha, tak, chyba zepsułem. Aha, definitywnie zepsułem, więc reorganize w ten sposób może, co teraz wyjdzie. Okej, jeszcze raz, tak. I tak, może teraz być dobrze, chyba że znowu zepsułem. Nie, dobra, dobra, czyli o to tu chodziło. Okej, czyli trzeba tutaj myśleć i ostrożniej, tak. Gdy tylko ładunek ma zero energii, jest on zniszczony. Używaj tego, co kosztuje nic na początku. Okej. Okay. To jest akurat zrozumiałe. Ciekawe tylko, czemu to nie jest takie pikselowe, tylko takie właśnie takie... Nie wiem, jak to nazwać, ale takie... bardziej chydy, że tak nazwę. Niektóre... Okej, okay. Niektóre... Jak to się nazywa? Niektóre przedmioty... Tworzą własne ładunki, okej. Okej, używam tego, atakuję za tyle, używam tego, atakuję za tyle, nawet dwóch mieczyków nie trzeba było brać. Ciekawa mechanika. Muszę przyznać, nie jest zbyt trudna, więc chyba możemy iść dalej i co my tu mamy? Rzeczy. A, tylko można używać, by chyba zmieniać kierunki. Mniejsza. Każdy budynek, który to pole przeszło. O. Nie do końca rozumiem, jak to zrobić, ale tak. Okej. W sumie tak będzie chyba najlepiej. A to co to jest? Mhm. Może być raz użyte na bitwę, to pozwala za darmo przebudować. Okej. Okay. Weźmiemy to tak i w ten sposób będziemy mogli atakować za 14 i się bronić. Ale mniejsza. Idziemy, no i zaraz zobaczymy, dokąd to zmierza. Rzecz jasna. Jak mówię, postać jest dla mnie totalnie nowa i nie do końca wiem, co tu się będzie działo. No dobra, no to zobaczmy, co tu się dzieje i... Okej... Okay. Ja się mówię, że otrzymam tutaj obrażenia i to całkiem dużo. Ale niestety... Nic lepszego zrobić nie mogę. Chociaż... Mogę, w sumie. Nie będzie to idealne, ale niech będzie w ten sposób. Tak, 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 tak. Mhm. Dacie mi jeszcze więcej życia. Super. I niestety nic lepszego zrobić nie mogę. Ale tak. Przynajmniej powoli jakoś to będzie szło. Może to ugram. Chociaż nie wiem, czy mi się to nie wydaje. Prawie całe życie na jednej walce. Nie, to coś musi być nie tak. I... Dobra, chyba czegoś nie rozumiem. Ale tak, udało nam się ugrać i nie mamy rozwijania plecaka, tylko... To co, jakieś puzzle? Chyba nie rozumiem. To jest to samo. Prawie, że... Dobra, powiedzmy, że zrobię to tak. I co teraz? Okej, get items, czyli jeszcze więcej tego. Okej, nie będę ukrył, czy jest trochę zagubiony w tym wszystkim. Ale tak.
Powiedzmy, że zrobimy to jeszcze tak, ewentualnie. Ewentualnie, o, jeśli nie to, to... jakby to zrobić, by to było najlepiej w sumie. Dobra, wiecie co? Zmienimy to całkowicie. Mam fajnego pomysłu, jak to wykorzystać. O, obróciło się dobrze, okej. Okay. Teraz patrzcie, tak. O nie, nie, to nie wyjdzie. Mhm, tak. Chyba będzie najlepiej póki co. Ale zobaczymy, co to jeszcze da baterii. Ciekawy przedmiocik, chociaż póki co chyba spasuje, jeśli chodzi o niego. O, nie mam miejsca na coś takiego, niestety. Ale tak, teraz powinno być trochę więcej tego wszystkiego, więc mogę to brać. I czy jest coś za zero fajnego może? Ale, czy ta pałka tak zajmuje tyle samo miejsc? Więc jeden mieczek mogę wymienić na pałkę. Super. I jeszcze coś takiego pięknego. Okej, okay, dobra. Dobra. Udało się to jakoś ugrać. Zobaczymy, jak to dalej pójdzie. A póki co tutaj jakieś skarby. Oczywiście. Trochę nie grałem, już pozapominałem, że takie dziwactwa tutaj istnieją. Musiało się stać. Dobra, dobra, dobra. 11 bloków. Okej, okay, to mi się podoba już bardziej. Ale mam mało życia i... level up? Okej... Okay. Tak? Dziwnie to wygląda, ale niech będzie. Get items. On time... Ads round. Okej, okay, dużo lepsze niż to na razie. Jest tak, to tutaj, to tutaj... Nie, 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 to tutaj. Używam takich tego. Zostawię na wszelki wielki, a to mogę wziąć w sumie, to nie. Oj, tak, 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 tak. Idealnie. Ewentualnie. Mogę to pozmieniać jeszcze bardziej. Zwiększając w sumie odległość o jedno pole. A, to chyba wystarczy. Ona stołu nie potrzebuje. Dobra, idziemy. Idziemy bawić się w to wszystko i testować teraz tak. Zaczniemy od gluta. I dobra, jeśli wszystko pójdzie dobrze, to... padnie. Pięknie, pięknie. Nie zwróćcie mi z tej uwagi, ile mamy... jak to się nazywa? Bloku tutaj. 14, dobra. Świetnie się to udało zwiększyć. I cóż, no... wow, to naprawdę działa. Nie żebym mówił, że wiecie, to jest jakieś OP czy coś. Bo szczerze powiedziawszy, ciężko mi stwierdzić. Powiedzmy właśnie, czy to jest aż takie mocne, czy nie i tym podobne. Ale to, co na pewno mogę powiedzieć, to to, że robić coś takiego, bo czegoś tak właśnie fajnie doukładać. Głównie z myślą o tym, żeby robić jakieś super kombosy. Oj, tak, tak. Oj, teraz największy dylemat. Tutaj dostaniemy... klątwę. Ale go musimy pierwszego pokonać, bo jeśli go nie pokonamy, to on ucieknie, więc tak. Okej. Okay. Ała. Klątwa miodu, co ona powoduje? No cóż, smutne to, w tej rundzie nie będziemy się bronić. Ale cóż, jak trzeba, to trzeba. Już nie, dobra, uda się, będziemy mieć obronę. Uda się to przestawić właśnie w taki dziwny sposób. Chyba. Dobra, udało się. I obu pokonaliśmy w sumie. Piękna sytuacja. To jest tak, mamy kolejnego kloca. Czy tutaj da radę to jeszcze lepiej zrobić? A no, da radę.
da radę, więc jej. Moje pomysły są głupie i dziwne, ale tak najważniejsze, że sobie radzą, więc no, nie będę narzekał. Teraz co tu mamy? 3 życia po bitwie? Tak. O, każde miejsce po lewej. 8 bloków. Tylko teraz to niestety bije tylko jeden. Ale z darmo, no ale wiecie, jeden. Ja potrzebuję tego. Czy może dalej left? Dalej left. Zmniejszyć sobie obrażenie kosztem tego, żeby mieć zawsze 8 dodatkowego bloku. Powiem wam szczerze, póki co niech będzie. Problem w tym tylko, że tak, to bym musiał przestawić, bo mam tu jeszcze inny dziwny pomysł, jak to zrobić, ewentualnie jeszcze z czymś takim. Na szczęście to jest nieużytkowe, więc może żyć na trasie. Dobra, w ten sposób będę miał dużo więcej bloku, mniej obrażeń, no ale tak. O, teraz sobie dopiero uświadomiłem, że to musi być jak najdalej. Mhm. Okej, okay, czyli ty mamy w takim razie 8 nadal, 7 plus 1, a tutaj mamy no 5 po prostu. Dobra, jest to jak najbardziej w porządku układ. I teraz tak, tutaj chyba będą jakieś rzeczy, tutaj też coś. Dobra, 2 slajmy. Nie musimy się przejmować obrażeniami, więc pozbędźmy się najpierw tego. Okej, pierwszy slime padł. Padłby jeszcze szybciej, gdyby nie to, że właśnie mamy zbroje, które osłabiają nam tuporki, ale jak mówię, przejmujmy się tym wszystkim, to wyjdzie samo wcześniej czy później. I co tu jeszcze? Pas? To może wezmę na wszelki wielki. Kolejną taką. Nie rozumiem. 8, 2, 8, 4. Tylko trochę się można powiedzieć tak, że rozkażę, ale dobra. Bierzemy to, już nie potrzebujemy i lecimy dalej. Kogo tu mamy? Łucznika. Nie. Nie tutaj, nie tym. Kimś. I przedmiociki. O, jeden przedmiot. Bateria. Skręt. Direct. Czyli co? Odsyła z powrotem? A. Nie, chyba nie do końca rozumiem. W sensie nie ma tu miejsc, nie mam miejsc na takie rzeczy, niestety. Może by się to kiedyś przydało, ale no nie ma miejsca. Więc ze smutkiem zostawiam to wszystko tutaj i idę dalej. Walczyć ze slajmami. I ponownie tak jak ostatnio, pozbywam się najpierw tych tutaj. Dobra. No nic się po prostu nie zmienia, nadal jestem potężny. A to jest jeszcze więcej bloków niż ostatnio. Więc jej, wygrana. I w sumie to coś, to tyle. Bateria. Shift. Zdecydowanie to bierzemy. Najwięcej jak się da, bo to są super przedmiotki. Teraz tak, jeśli bym zabrał to, a dał to, będę miał mniej blokady, ale wszystkie bronie dostaną więcej obrażeń. I teraz tak, jeśli to dobrze ustawić teraz. Czy dałbym radę zwiększyć to obrażenie do maksimum? Niestety to będzie maks, jaki mogę wycisnąć z takiego ułożenia, więc tak. Chyba będziemy musieli to zostawić, a póki co jeszcze.
Pewnie to się od razu użyje. No niestety. Ale chcę to sprawdzić. Musimy być szczery. I co my tu mamy? Jeszcze przy okazji o circuit board. A, okej, to jest coś takiego jak to, tylko że to jest jednorazowe. A, bateryjka, to znamy. Fajne. Ten mieczek jak działa. Fajne, ale nie mam miejsca, to byłoby na pewno ciekawe, gdybym miał po prostu możliwości, jak tego używać, ale nie mam. Powiem szczerze, jedno co, to mógłbym dodatkową taką maczugę kupić, ale nie. Idziemy po prostu dalej, ku nieznanemu. Ciekawe, nie możemy krypty. Znaczy, nie mam tego alternatywnego czegoś zamiast krypty. Ale to w sumie zauważyłem i tu jest jakieś wole. To jest wolę woli. Okej, okay, teraz już widzę. I to jest taki przeciwnik, ten gościu. Okej, okay, więc pozbądźmy się go pierwszego. Tak, zniszczyło i to jeszcze w złą stronę poleciało, przez co nawet nie skorzystałem na tym przedmiotu. Smutne, no ale niestety stało się. Ja naprawdę klikłem end turn zamiast użyć rdzenia. Jeśli tak, to wow. Jestem dzisiaj naprawdę bardziej rozkojarzony niż myślałem. No ale mniejsza. Ważne, że tak się udało i teraz tak. Damage knife. Mógłbym to niby wziąć. Nie wiem, czy mam na to miejsce, ale tak, mógłbym wziąć. Nie, powiedzmy, że nic nie zmieniam na razie. Po prostu idźmy przed siebie. Najdalej jak możemy. A nóż uda nam się wybrać. Ej, dobra, dobra, bij, tak, blok, okej, super. I tak, jeszcze raz. Automatycznie zmienia cel, na szczęście na ten prawidłowy. Więc jest dobrze. No i tak, nie wiem, czy jest coś więcej do dodania. Powiem tak szczerze, jeśli stworzę tej postaci, to ma być taki auto-battler czy coś, to spodziewam się czegoś trochę innego niż układasz, a potem klikasz i to się używa wszystko to, co jest na ścieżce. No cóż. Nie powiem, żeby to było coś złego, że zrobili to tak, jak zrobili. Ale tylko tyle właśnie, jak już szczerze mówię, spodziewałem się trochę innych rzeczy. Wydłużenie o kolejny jeden. Kuszące, ale nie wiem, czy to potrzebujemy najbardziej. To chyba będzie lepszy wybór. Jeśli tutaj to damy, to będzie tak, co nie zmieni aż tak dużo strasznie. A ten kawałek idealnie wydłuży nam ścieżkę, więc super. I przedmioty. A... Okej. Użyć tego za złoto. Dziwne, ale niech będzie. Max HP i kolejny przełącz. Okej, tutaj to pozwoliłoby nam zrobić coś naprawdę ciekawego, patrzcie. Dzięki temu będę mógł zrobić, dajmy na to coś takiego pokroju. Dajmy na to, gdybym chciał. Wiem, że to sensu nie ma, ale tak, wezmę to. Jak jeszcze jednego przełącznika zdobędziemy, to zdecydowanie będzie to ciekawe. Co kluczyk, tak. To byłoby fajne, ale no niestety nie. I teraz diament. Diament. Żeby najpierw użyć diamenta, trzeba go zapchać z każdej możliwej strony obrażeniami. W sumie obrażeniami bronią. Tak. Oznaczamy więc coś takiego. Jesteśmy na tym, jak to się nazywa, no, trochę brony. Ale nie ma co za tym płakać. Pozyskamy dużo obrażeń. Chyba.
Wiesz, jeśli tak zrobię... Mogę jeszcze tak zrobić, wtedy będzie jedno uderzenie tym. I ten miecz też teraz wtedy tak. Będzie jedno uderzenie tym. Okej, jakieś rozwiązanie tu jest. Zawsze. No jeszcze to też sobie wezmę, czemu nie. Dobra, idziemy z takim ustawieniem. I tak, kolejne części. Może będzie to, czego potrzebuję. Niestety nie. Podoba mi się. Gdyby to się udało jakoś lepiej zastosować, byłbym w stanie może... zrobić to jakoś tak. Teraz patrzcie. W ten sposób trzy razy będę aktywował właśnie to coś. Albo jeszcze lepiej. Cztery razy. Tak, raz, dwa, trzy, cztery. Będzie wystrzeliwać to do nożyka, a nie, to tylko raz na turę może być użyte. To nie ma sensu tak zmieniać. Dobra, to damy to tutaj, tak. Tak, podoba mi się to. Nie jest to może idealne, ale... no. Jeden raz na turę. Może być użyte jeden raz na turę. Czemu ja zapominam takich ważnych rzeczy? Dobra, to w sumie w takim wypadku można póki co tak to zrobić. Ale bierzemy. Nareszcie coś fajnego. Idziemy dalej. I zobaczmy, jak to zadziała. Okej, piękne. Piękne. Będziemy to dobrze przygotować. Zrobiłem głupotę diament przestawiając tutaj. No cóż. Ale tak, jak to się dobrze jakoś rozplanuje, to oj, to będzie potężne. I to przywraca. Oj, tak. Zdecydowanie bierzemy to. Teraz tylko dobrze to wszystko rozplanować. Nieważne, w którym momencie to będzie atakowało. Ważne, żeby po prostu było. To można zrobić tak. Tego nie potrzebujemy. To jest najważniejsze. Tylko to dostanie bonus, ale trudno się mówi. To wyrzucamy, to musi być tak. I czy jest jeszcze coś, co bym mógł fajnie sobie wykorzystać tutaj? Nie wydaje mi się. Po prostu szybko zobaczmy jeszcze tutaj na chwilę. Dobrze, dużo rzeczy używa mocy diamenta. Idziemy po prostu na kolejną bitwę. Tak. Nie przejmuję się niczym. I uwaga, aktywne. No nie wierzę. W jedną turę go pokonaliśmy. To było piękne. Co najmniej piękne. Ale mniejsza to do widzenia. Teraz Heavy Grinder. Okej. Okej, dobra, czyli tutaj byśmy dorzucali jakieś rzeczy dziwne nad tym, to byśmy mogli... jakby to najłatwiej nazwać... niszczyć przedmioty, żeby dostawać dodatkową energię. Kuszące, ale nie. Wezmę to. A innych rzeczy zdecydowanie potrzebuję, chyba że kwiatka... wezmę, czemu nie. No i idziemy. Najpierw tylko jeszcze przyjmując kilka rzeczy. I karty. Buty. Okej, nie wiem, jak te buty działają, ale mniejsza. Jakiś duży mieczek, niestety nie mamy go. Przemiszowy miecz. Okej, ciekawe, ale nie. Klątwa węgla. Gałąź i ten legendarny miecz. Okej, to weźmiemy miecze. Zajmie bardzo dużo miejsc. Wejdźcie, muszę to sprawdzić.
A, w taki sposób. Okej, okay, sprytne. Ale nie jest to warte niszczenia mojego planu. Więc... O, nie. Te buty też. Fajne, ale nie. Nie będę ryzykował. Zawalczmy po prostu z tą dwójką. I potem możemy spokojnie już... No. Spokojnie zająć się swoimi sprawami. Przechodząc do kolejnego piętra. I walcząc dalej. Fajnie by było, gdybym też mógł przyspieszyć trochę animację, no ale... Niestety. O... Piękne. Może być. I schodzimy. Teraz chyba będzie boss. Jeśli nie, to szkoda. Jeśli tak, to super. Ale no. Wydaje mi się, że to też będzie wystarczające na pokaz Create. Jako taką, wiecie, na pierwszy odcinek. Czy będę robił następny, to nie wiem. To jest tak, Jupiter. O. Nie do końca rozumiem chyba, ale mniejsza. I prawie był to dobry, ale niestety. Chociaż... Wtedy nie dotrze do tego. Jeśli to zrobił w taki sposób, to niestety... Okej... Okay. Wracając... Jeśli bym to ustawił, to wtedy nie będzie przechodziło przez maczugę, niestety. Jak ty ustawię, to w sumie to nic nie zmieni. To jest dobry na rzeczach, które można używać kilkukrotnie. Ale pojedynczymi, powiedzmy, przesłaniami, bo zajmują jedno miejsce. No cóż. No cóż. O, nadal nie widzę tej dobrej rzeczy. No, nie będzie. Powiedzmy, że tak. To nie wiem, gdzie mógłbym ustawić, więc. Nie, nie biorę. Nie biorę. Nie tym razem. Po prostu pójdźmy zwalczyć z bossem i. Co to się trafiło? Red King. Ciężko mi powiedzieć, czy kojarzę tego bossa, czy nie. Jedne, co mogę powiedzieć, to to, że raczej... Mogę powiedzieć, że raczej walka nie będzie zbyt trudna, ale widzę, że on coś tam będzie przywoływał, więc... No, różnie może być. Przyzwał z zająca, nie, królika. Dobra. Całe szczęście nie przebija się przez mój pancerz i wygraliśmy. Nie jest warte żadnego expa, więc nawet to, że ucieknie, nie będzie dla mnie bólem. Nie, przepraszam. Chciałem powiedzieć, że nie ucieknie, ale jednak uciekł. Dobra, dobra, dobra. Mniejsze. Czemu? Czemu mi to zrobiłaś? Gdyby to było odwrotne, L byśmy mieli idealną nakładkę. A tak to... Tutaj coś mogę, tylko... Jaki jest tego cel? Nie wiem. Nawet nie pozwalam tak to zrobić. To co, tak? Proszę, tak? Nie. Tak? Dobra, czemu by nie? I teraz można byłoby zrobić coś jeszcze lepszego. Gdybym chciał... Zobaczyć, co można zrobić tak. Potem tak. Gdybym miał jeszcze jedno, to tak. Co dałoby niby plus jeden na pole, ale... I co to bez znaczenia. Więc zobaczmy, co tu jest. Biorę, bo to jest potężne. To jest co? A, niepotrzebne. Dobra, dobra, nie ma sensu. Przyjmować, otwieramy, bierzemy co jest, czego nie ma i... Okej, okay, tak, tak, możemy iść dalej, jak już mówiłem. Można zejść albo normalnie, albo tam otwierać kluczem i iść dalej. Ale nie mamy klucza.
Więc no, powiedzmy, że zawalczymy sobie może jeszcze jedną, góra dwie walki i na tym zakończymy. I dobra. Okej, wszystko nagle się świeci na czerwono. Ale pokonaliśmy go od razu i nawet nie czekam. Idealnie. Mhm. No, i to jest piękne. Że dobra, te walki są zbyt szybkie, więc powiedzmy, że jeszcze pójdziemy na kolejną. Okej, w sumie widzę, że chyba co niektóre ikonki się trochę pozmieniały, jeśli chodzi o efekty. I patrzcie, prawie zginął. Prawie dwójkę przeciwników udało mi się ubić, tak po prostu. Nie, to jest piękne. Za darmo. Raz natura. Kurczę. Kiepsko. Potrzebuję trzech miejsca, ich akurat nie mam. Chyba, że zrobimy tak, stracę na tym kilka obrażeń, ale zyskam obrażenia przeciwko wszystkim. Nie jest to może idealna decyzja, ale chyba tak zrobimy. Jakkolwiek może to się wydawać głupie. Dobra. A teraz nie przejmując się niczym innym, na razie idziemy na kolejne bitwy. Ktoś mówi, że ta bitwa się skończy w jednej turze. A przynajmniej to jest bardzo prawdopodobne, że skończy się w jednej turze. Nie, niestety nie. Trochę zbyt wytrzymałby ten glut i też za dużo, możliwe, że ten straciłem. A jak to się nazywa? Siły przerobowej. Gdyby nie to, że wszystkie bronie mam poblokowane, to teraz można byłoby ciekawe kombo robić. Ale tak, nie bierzemy niczego, po prostu. Teraz mogę najprościej w świecie, najszczerzej powiedzieć, że chyba po prostu chciałbym zobaczyć, jak daleko zajdziemy w takim układzie, gdzie tak naprawdę nie możemy nic, a nic po prostu ruszyć. Przez to, że ciągle używam broni, a po użyciu broni one się blokują w miejscu na dwie rundy. A co to? Kostka? Nie. To jest fajne. Powiedzmy, że zrezygnuję z tego, nawet na rzecz baterii takiej. I tak, idziemy. Im dalej zejdziemy, tym lepiej. Odcinek może być dosyć długi, ale w tym momencie to mogę powiedzieć szczerze, że nawet się nie przejmuję, co musi być za długi. Bo po prostu fajnie mi się tutaj siedzi i męczy to wszystko. I dobra, zacznijmy od tego gluta, ma najmniej życia. Niestety przeszło na królika, nie na kolejnego gluta, przez co otrzymamy obrażenia. Bo nie mam miejsca na klątwę. 6 obrażeń. A ja akurat wyrzuciłem bandaż zamiast kwiatuszka. A niestety. A niestety. Nie bierzemy niczego tutaj. No i dalej, dalej. Sytuacja identyczna jak ostatnio. Więc znowu pewnie wyjdzie tak samo niestety. Dobra, czyli da się szybko to jeszcze podmienić. Okej, czyli trzeba mieć dobry refleks, żeby to ogarnąć w czas. Okej. I co to jest? Masonry Tools, czyli narzędzie kamieniarskie. Sprzęt do tworzenia cegieł. Jak się gra pod struktury tak zwane, to chyba to może mieć sens, ale tak to nie wiem. To jest jakieś dziwne, coś co po prostu wysuwa przedmioty.
fajne nawet może do jakichś tam lepszych kombinacji, ale póki co nie. Nie czuję potrzeby. Idziemy po prostu z tym, co mamy i tyle. Jak zapytanie? Nie, nie chcę. Kolejna bitwa, schody. I co to jest? Rep Executioner? Nie wiem, co to jest, ale okej, mniejsza. O, to będzie kiepskie. Potrzebuję obrażenia, co? Polce się dodają. No cóż. Mogłem łatwo paść w tamtym momencie. Czemu to nie jest zablokowane? Nie, dobra, jest, tylko się tło zepsuło. Okej, okay, tutaj co to jest? Tak. I tu też mógłbym wziąć, gdybym miał miejsce. Albo kogo ja szukuję, mam miejsce. Bierzemy wszystko, co daje darmowe obrażenia. Nie tylko to będziemy mieli cały plecak tylko wypełniony obrażeniami, ale mniejsze. Jesteśmy na finale. Pomijamy to, bo nie mam miejsca. I tu jest Blade Master. W ogóle to jest ciekawa rzecz. You seem a decent fellow. I hate to kill you. Nawiązanie do jednego starego filmu. O, nie wiem, jak się nazywa po polsku, ale ogólnie z angielskiego Princess Bride. Niestety śmierć. Przez to, że miał za dużo kolców. No niestety. Nie wiem, co więcej powiedzieć, poza tym, że no, spodziewałem się takiego końca, jak patrząc, że miał 7 kolców. Ale tak, nic nie mogłem zmienić tak w tym ułożeniu przez co, więc... Na tym kończymy naszą przygodę z Create, która mam nadzieję była dla was równie interesująca, co dla mnie. I tak, kolejne odcinki z Backpack Hero, które na pewno kiedyś się ukażą. Prawdopodobnie będą póki co z tych innych trybów gry, żeby też sobie zobaczyć. A potem? Potem prawdopodobnie znowu będziemy czekać na kolejne postacie i tak dalej, ale póki co to tyle, więc dziękuję wam bardzo za uwagę, no i trzymajcie się. Hej, hej!